Mimo ciężkiego czasu chcemy dać mieszkańcom odrobinę radości i otuchy, rozświetlając miasto bożonarodzeniowymi ozdobami, zapowiada prezydent miasta i zachęca jednocześnie, by rozświetlanie miejskiej choinki mieszkańcy tym razem obserwowali w internecie. Setki osób w naszym mieście są w izolacji lub na kwarantannie. Osobom starszym zaleca się pozostawanie w domach. Zgromadzenie mieszkańców na placu Marii Konopnickiej też nie jest właściwym rozwiązaniem, uważa włodarz miasta, dodając, że internetowa transmisja będzie również dobrą formą promocji miasta. Tegoroczny przedświąteczny czas będzie różnił się znacząco od tego, do czego przywykliśmy. Nie będzie przedświątecznego jarmarku, miejskiej wigilii. Jak informowaliśmy, nie odbędzie się również miejski Sylwester pod gwiazdami, ale rozświetlone Suwałki niewątpliwie będą piękne.